Witajcie, kochani, w modzie jako kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na taki inny haul lumpeksowy. Będą super rzeczy, a będzie to haul z siaty tym razem. Chyba mój pierwszy, bo raczej ja zawsze mam wszystko tak przygotowane, już wyprane, wyprasowane. Oczywiście nie w 100% zawsze, ale w dużym stopniu. A dzisiaj właśnie będę Wam pokazywać rzeczy, które kupiłam razem z Anią dosłownie dziś. Niektóre te rzeczy będą dla mnie, ale sami mi doradźcie, bardzo Was o to proszę, które z tych rzeczy sobie zatrzymać, bo niektóre rzeczy tak nie jestem pewna do końca, czy tak, czy nie. Także poradźcie koniecznie w komentarzach, czy zostawić sobie te rzeczy, o których będę mówić. No i naprawdę są to super rzeczy. To nie są wszystkie rzeczy z tych zakupów, bo spędziłyśmy naprawdę dużo czasu i obleciałyśmy kilka sklepów, żeby te rzeczy znaleźć. Jeden sklep miał wyprzedaż, więc super w ogóle, bardzo zadowolone byłyśmy. No więc zobaczycie zaraz. Kochani, i to w większości są rzeczy z Dobczyc, ze sklepów Joy, Mishmash i Elka. I też jakieś tam pomniejsze sklepiki, ale generalnie najbardziej są to rzeczy z tych trzech sklepów, a resztę tych rzeczy zobaczycie już jutro w live'ie po godzinie 19, tak około 19:15, także zapraszamy serdecznie. Dzisiaj zobaczycie ten haul, a nie będzie dzisiaj za dużo stylówek, będzie tylko kilka takich stylówkowych przebiteczek, bo w niedzielę planuję już vlog taki designerski, czyli o następnym projektancie mody, następnym domu mody, wielkim domu mody i inspiracjach, kolekcjami tego domu mody z second handu. Kochani, także przechodzimy dalej i oczywiście bardzo, bardzo Was proszę, jeśli Wam się podobają filmiki, to nagródźcie mnie i dajcie suba oraz polubienie, bardzo Was proszę. Dziękuję serdecznie. Kochani, przechodzimy dalej. No to kochani, zaczynam od pierwszej siatki, bo jest tych toreb aż trzy. No a jeszcze są te rzeczy, których tutaj nie wzięłam, a które będą w live'ie też pokazane. Kochani, nawet powiem Wam, że teraz to już się trochę wymieszało, bo mi wyleciało coś w aucie, już nie wiem, która siatka jest z którego sklepu, ale w każdym razie są to fajne rzeczy. I słuchajcie, pierwsza rzecz to jest taka żakieto-kurtka z mega materiału i to jest chyba wełna taka właśnie filcowana, Mongul, bardzo fajna marka, taka niszowa. Już Wam wszystko opowiadam, już Wam to też przymierzę tak na szybko. Bardzo fajne rzecz, 42 rozmiar, style Debbie tu jest napisane, rozmiar 42, myślę, że to będzie takie 40-42 i aż 67% wełny ma ten żakiecik, jest naprawdę, naprawdę super. Mierzę go już na siebie i zobaczymy. No na pewno jest na mnie za duży, to już widać, że to jest co najmniej 40 faktycznie, ale... I to jest taki lekko taliowany żakiet i rzeczywiście czuć tą wełnę, jest tak milutki, gdzie co? Pokażę Wam, tutaj trochę jest jeszcze na tym farfocie, to jest niewyczyszczone, jeszcze nieodświeżone, zobaczcie. Tak to wygląda, ja to oczywiście wypiorę w chłodnej wodzie. Taka fajna fakturka jest tego, naprawdę super. I to się zapina do góry, może to pełnić rolę takiego swetra, że na pewno jest to rozmiar 40-42, także fajnie, bo no super, super rzecz. To nie jest, że tak super obejrzane wszystko, więc teraz możecie właściwie razem ze mną to ocenić, jak to wygląda, ale moim zdaniem wygląda naprawdę, naprawdę spoko, fajnie. No i bardzo fajny skład, fajny styl, taki tutaj faktycznie ściągnięty, będzie bardzo, bardzo fajnie to wyglądało do spodni moim zdaniem, także wow. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie będę już teraz mówić o tych cenach, słuchajcie, bo generalnie żadna z tych rzeczy nie kosztowała mnie, nas, więcej niż 50 zł, a większość była tak w granicach, o tutaj była wyprzedaż jakaś i to było tutaj cena 70 zł, taka była wyjściowa cena tej kurtki, ale oczywiście zapłaciłyśmy mniej za tą kurtkę, bo tak jak mówię, coś tam wyprzedaż była już. Słuchajcie, kupiłam sobie taką kurtkę, ona jest duża, ale pomyślałam, że na mrozy będę miała fajny, taki energetyzujący kolor i ta kurtka ma plamę. I teraz chcę, żebyście mi doradzili, czy sobie kupować tą kurtkę jako taką właśnie taką spacerowo-wycieczkową rzecz na takie mega zimne dni. Bo nie, ja w sumie nie mam dużo sportowych ubrań, tylko nie wiem, czy ta kurtka nie jest jednak mimo wszystko na mnie za duża, bo naprawdę
jest świetna. I chyba to jest, zaraz zobaczymy, czy to jest puch. Tak czy inaczej, ona była akurat w takiej większej wyprzedaży i nie kosztowała wiele, więc stwierdziłam, że w razie czego sobie zostawię. O, zobaczcie. Taka kurtala, płaszczo-kurtka, tak, ale naprawdę spoko. Zobaczcie, jaki fajny, w ogóle niezniszczony, jakby nienoszony materiał. Jest tylko jeden problem właśnie z tą plamą. No i podoba mi się kolor. Ale mam wrażenie, że ta kurtka jest jednak mimo wszystko na mnie w ramionach za duża, więc się tak zastanawiam. Jeżeli komuś z Was podobałaby się taka sportowa kurtka, to oczywiście po wywabieniu tutaj tej plamy, ona będzie jak nóweczka. Nie, chyba jest na mnie za duża, ale piszcie, co sądzicie, bo jako taki płaszczyk to ona mogłaby być, tylko że ona ma dość szerokie ramiona, więc proszę Was o radę, czy na mnie jest za duża ta kurtka i czy ją odsprzedawać dalej. Myślę, że to nie jest rzecz taka typowo, słuchajcie, jak na typowo profilowa dla naszego sklepu, to nie jest ani żaden skład, ani rzecz designerska, po prostu taka sportowa, fajna kurtka, więc na pewno będę ją chciała odsprzedać jakoś niedrogo. Na pewno nie będzie to 100 zł czy coś takiego, tylko dam dobrą cenę za tą kurtkę, jeśli będziecie chcieli sobie ją kupić. Ale jest naprawdę, naprawdę spoko. I już Wam powiem, co to jest za skład tej kurtki, jeśli tylko uda mi się oczywiście znaleźć jakieś dane na ten temat. Tak. To są takie chowane kieszenie pod takimi panelami, także zobaczcie, to jest naprawdę spoko zrobione. Tu jest taki panel kryty i w tym panelu jest kieszeń wewnętrzna. Może tutaj są metki, zobaczymy. Ale właśnie niestety nie widzę metek. No i słuchajcie, ta kurtka marki Lining niestety nie ma metki. Nie wiem, co to ma oznaczać. Tu jest jakaś metka, ale na niej nie ma żadnego opisu. Natomiast wybadałam ją tak trochę i ona w środku na 100% ma puch, bo to nawet jak się popatrzy pod światło, to widać te piórka. I tutaj ma taki ocieplany polarem kap, który jest naprawdę w świetnym stanie. Więc będę myśleć nad tym, a Was proszę, żebyście mi poradzili co zrobić. Czy zostawiać, czy puszczać w obieg tą kurteczkę. Przepiękny ma kolor i jestem na 100% przekonana, że te plamy tutaj puszczą, bo ktoś sobie coś tu tłustego wylał. Ale ja to bardzo, bardzo szybko wypiorę i będzie jak nówka. Także wybaczcie, będę sobie trochę piła, bo ten haul robię dziś wieczorem już, po całym dniu pracy i mam bardzo wysuszone gardło, tym bardziej, że wiecie, że ja uczę. No i mam też innych różnych dużo zajęć. I muszę sobie teraz popijać, bo już jestem pod koniec dnia bardzo wysuszona. Kochani, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam jedwabne bluzeczki i te bluzeczki być może nawet dla Was przymierzę. Wiecie co, bardzo nie lubię naklejania metek na ubrania. Niestety, w wielu sklepach się to robi i czasem powoduje to, że niestety niektóre delikatne materiały się zniszczą, bo nie zawsze zechce ześklej. Na szczęście teraz to zeszło. I pokażę Wam dwie piękne jedwabne bluzki. Naprawdę bardzo nam się spodobały. Tą bluzkę znalazła akurat Ania i ma piękny kolor. Trochę ma zbliżony kolor, zobaczcie, do mojego sweterka tego z bąbelkami, z H&M-u. Uwielbiam ten sweterek. Ostatnio jestem po prostu uzależniona od niego. Mimo, że trochę jest ciemny, ale te kolorowe kuleczki mnie tak jakoś jednak rozweselają. Zobaczcie, przepiękny kolor. Taka jest popielata, z takiego cienkiego jedwabiu i ona ma też ten rodzaj rękawa, który się wywija i ma taką patkę podpinaną na guziczek. Także można to na lato też nosić, jako taką ze skróconym rękawkiem. Już Wam tu pokażę. Fajnie sobie tu wyłożyć, to będzie taki krótszy rękaw do łokcia. O! I no i naprawdę świetna, świetna bluzeczka. Bardzo ciekawa jest. Tutaj ma ta bluzka trochę plamy, ja to oczywiście wypiorę, ale teraz mam ją też pochlapaną niestety wodą, bo padał deszcz. Także te część tego, co tu widać, to nie są żadne skasy, tylko to jest po prostu krople wody. Przepiękny kolor, naprawdę śliczny i to jest, moi drodzy, pisze, że XL-ka, ale chińska XL-ka. Natomiast Eddie Bauer, Seattle USA, czyli to jest produkowane w Chinach, ale to jest jakaś amerykańska marka. No absolutnie moim zdaniem to nie jest XL-ka, na mnie będzie za duża, ale myślę, że to jest taka MKL-ka bardziej. Naprawdę piękny zestaw kolorów, śliczny.
taki szary jedwab. On nie jest zniszczony, bo od lewej strony też wygląda tak. Bardzo podobnie jak od tej. Po prostu to jest taki szary odcień w takie zielono-fioletowe kwiaty. No i śliczna, naprawdę piękna bluzka, słuchajcie. I to taka jakaś fajna właśnie amerykańska marka. Pokażę się Wam w przebitce w tej bluzce do tej spódnicy, bo to może całkiem fajnie wyglądać. Zobaczymy. Idziemy dalej. Kolejna jedwabna bluzka i naprawdę ta bluzka jest prześliczna. Mam szczęście do jedwabnych bluzek. Ania trafiła tamtą, ja teraz mam taką. I już Wam powiem, jaki jest rozmiar tej bluzeczki. To jest dwójeczka, czyli to jest chyba eska po prostu. Jedwab. Jedwab 100%. Naprawdę śliczne. My Sunday Morning się nazywa ta marka. I to jest taka bluzka z rękawem 3/4. Zobaczcie, w jakim pięknym nadruku, czarno-białym, takim nowoczesnym. Byłaby też super na zimę, na przykład pod spód, pod cardigan albo pod żakiet do jakichś spodni fajnych. Mega fajna, mega fajne zestawienie, przepiękny wzór. No i ten jedwab. I zobaczcie, ona ma z tyłu, mam nadzieję, że to zobaczycie, na całej długości z tyłu ma guziczki, a z przodu ma taki dekolt lekko łódkowy z takim marszczeniem. Naprawdę śliczna bluzka. Myślę, że ja też Wam za chwilę zmierzę tą bluzkę, więc zobaczycie sami, czy to jest na mnie dobre, czy to jest na mnie za małe, za duże. Ja myślę, że to jest taka właśnie S-ka, ale mogłaby być być może też na M-kę, bo ona wcale tutaj nie jest taka wąska. Ale oversize'owa nawet i na XS-kę, czemu nie? Piękna, piękna bluzeczka z jedwabu. Naprawdę jestem cały czas zadziwiona, jak takie rzeczy udaje się znaleźć. I słuchajcie, Adolfo Dominguez, bluzka w rozmiarze L i ta bluzka ma wyciętą metkę, ale tutaj ma markową, zaraz Wam pokażę, takie naszywki markowe i jestem na 100% przekonana, że to jest len z bawełną, bo to się da zauważyć w splocie materiału i w jego takim dotyku. Myślę nawet, czy to nie jest 100% len. Zobaczcie sami. Jak nowa bluzka, w przepięknym kolorze, już Wam powiem, bo tak wieczorem tego nie widać dobrze, to jest takie taki lekki beż, ale on ma odcień kaki, czyli to jest taki zielonkawy beż. I zobaczcie, jaka jest śliczna, jest nowa ta bluzka, naprawdę jest nowa, zobaczcie na materiał. No po prostu boska jest, tutaj jest metka i tutaj jest taki bardzo fajny emblemat właśnie tego Adolfo Domingueza, czyli to jest jakiś tam projektant miejscowy, pewnie jakiś czy hiszpański, czy jakiś inny. Eleczka, bardzo fajna podkoszulka, nowoczesna taka. Właśnie wydaje mi się, że to jest len, ewentualnie może to być ramia, co by było jeszcze lepsze. Ale minimalnie uważam, że to jest len z bawełną, na pewno jest tym len, bo to jest takie lekko takie chropawe jak len właśnie i w dotyku też. Ale nie jest nieprzyjemny, absolutnie. No i teraz coś, co będzie dla mnie lub dla Ani, bo jest w naszym rozmiarze, chyba że kogoś z Was to zachwyci, to koniecznie piszcie, bo postanowiłyśmy z Anią, że jedna z nas, na którą to będzie lepsze, zostawi sobie, bo mamy taki piękny golfik, który jest z wełną i z domieszką angory, lekko rozszerzane rękawy i ma, zobaczcie, taki efekt ombre. On jest jeszcze niewyprany, więc on tak wygląda, ale wcale nie jest zniszczony, ma tu takich kilka kuleczek zaledwie. Jak się te kuleczki, nawet je palcami się zdejmuje, bo to nie ma tego wcale aż tak dużo. Jak się to poczyści, to będzie bardzo fajnie wyglądać i zobaczycie mnie zaraz w tym golfiku. Zobaczcie, jaki piękny efekt ombr fioletowy. To jest S-ka. To jest nawet S-ka, XS-ka, ja bym powiedziała. Chociaż tutaj pisze 12, ale to nie wiem w jakiej rozmiarówce. Może we włoskiej rozmiarówce. Marka Oasis. Na 12 to mi to nie wygląda. Bardziej to jest S-ka według mnie. Śliczny, bardzo cieplutki golfik w bardzo fajnym kolorze, bardzo modnym teraz kolorze. Zaraz zobaczycie mnie do tej spódnicy w tym, bo właśnie też ekstra fajnie moim zdaniem pasuje do tej spódnicy, tak samo jak i ten sweter. O, ekstra. No i mam też, w sumie mam też spodnie aksamitne takie, które by też do tego mega fajnie wyglądały, do tego golfa. Może też je przymierzę, zobaczymy czy zdążę, bo trochę jestem dziś późno. Kochani, kolejna rzecz, to jest bardzo fajna sukienka made in Italy, włoska, z lnu. To jest 100% len. XL-ka? Może L-ka, XL-ka. Na lato to jest coś. To jest taka tuniczka na lato. Sukienka lub tuniczka na lato.
może być spokojnie sukienka, bo zobaczcie, nawet na L-kę, zależnie oczywiście od wzrostu, to jest prawie do kolana, więc to jest całkiem spoko. Brązowy len z takimi stokrotkami, przeurocze to jest. I w dodatku ta część tutaj pod pachami jest elastyczna. Być może ta część to jest wiskozowa. Zobaczcie, tu jest taka wstawka, która powoduje, że to jest, to też się dopasuje fajnie do rozmiaru. Myślę, że to jest co najmniej L-ka. Jeżeli macie taką wstawkę, to już będziecie mieć też większą szansę, że tutaj fajnie wszystko będzie wygodne i zmieścicie się elegancko do tej sukienki. Ma kieszenie ta sukieneczka. Ja jej nie będę mierzyć, bo to zupełnie nie ma sensu, bo ona będzie na mnie dużo za duża. Ma kieszonki, takie dość płytkie te kieszonki i z tyłu jest marszczenie też w okolicy tutaj pasa. Naprawdę świetna rzecz, słuchajcie. Ja powiem Wam, jeśli znajdę, to powiem Wam, jaki jest skład, ale na pewno ta część główna jest lniana. Natomiast nie wiem, czy ta część ściągaczowa nie jest przypadkiem z wiskozy. Nie znalazłam metki na razie, ale może mi się uda. Jak się nie uda, to się nie uda, trudno. Ale mogę Wam zagwarantować, bo już widziałam tego typu włoskie sukienki i chyba ktoś tu powycinał metki. Tak, ale na pewno to jest len, zresztą pokażę Wam to z bliska, to sobie zobaczycie, że to widać, że to jest len. I zazwyczaj te włoskie sukienki właśnie są łączone z wiskozą, więc myślę, że ta część materiału tu lekko elastyczna jest po prostu z wiskozy. Także len z wiskozą, świetna, bardzo wdzięczna sukienka na lato, ale można by taką sukieneczkę też na golfik i do tuniki na przykład, takiej swetrowej, do takiego kardigana, też by spoko wyglądało w zimie. Co prawda stokrotki się nie kojarzą za bardzo z zimą, ale spokojnie, mogłyby być. Mam bardzo fajny pasek, słuchajcie, który dostałam za darmo, bo te paski już były na wyprzedaży jakiejś tam i no i pani przy większych zakupach stwierdziła, że nam podaruje pasek i naprawdę jest świetny. Do sukienki jakiejś szarej, a ja mam dużo popielatych rzeczy, będzie bardzo fajnie jest i chyba jest z jedwabiu tutaj ten pasek, natomiast tutaj ma taką ciekawą, fajną klamrę w kolorze brązowym. Marszczony paseczek, fajnie dopasowuje się do sylwetki i dobry rozmiar jest na mnie, także bardzo się cieszę z tego paska, bo być może nawet Wam przymierzę tu do czegoś ten pasek, jeśli będzie mi do czegoś tu pasował. Także kochani, do tej pory te zakupy naprawdę bardzo mi się udały, bardzo nam się udały i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest kardigan bardzo fajnej marki. Zobaczcie, Melting Stockholm SK. I tutaj ma taką naszywkę firmową, więc bardzo fajna mareczka. To jest, słuchajcie, M-ka. I też Wam przymierzę ten kardigan do którejś z tych bluzek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I to jest taki kardiganik, który się wiąże. I wsadza się część kardigana do tej dziurki tutaj, która jest z boku. I się tak to kopertowo zawiązuje. Bardzo wygodna i fajnie dopasowująca się do sylwetki propozycja. Może być właśnie też na przykład na święta i taki wtedy mamy taką kopertową bluzkę z tego swetra i nie musimy wcale już koniecznie coś pod to wkładać, albo można to sobie zamotać na sukience na przykład, co też spróbuję uczynić, jeśli jakąś sukienkę tu zmierzę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W każdym razie, jak chodzi o skład, to jest wiskoza, chociaż nie jestem, nie mogę Wam tego potwierdzić jakby z metki, bo ktoś wyciął metkę, ale to widać. To jest, albo jest to wiskoza z bawełną, bo jest to bardzo fajny, taki naturalny materiał ściągaczowy, a ściągaczowe, jak już Wam wcześniej kiedyś mówiłam, rzeczy fajnie wyszczuplają sylwetkę. W ogóle teraz te ściągaczowe rzeczy też dużo się pojawiały, nawet w sieciówkach widziałam. Kolejna superowa rzecz to jest duży, taki siatkowy szal z wełny moherowej, słuchajcie, to jest moher na 100% i to nie ma żadnego sztucznego, bo to widać. Widać i czuć, że to jest moher naturalny. I teraz te sieci były bardzo modne w ostatnich sezonach, a coś takiego, jak się to zwinie trochę, jest super ciepłe. I uważam, że taki szal z moheru jest po prostu mega. Wygląda świetnie, zobaczcie. Można sobie tutaj tak zamotać, można sobie też to włożyć jako taki kaptur lekki, bo na przykład, o, jak się to trochę zwinie, to nawet można zrobić z tego taką
stylową chustę, o. Taki jakby komin, o, i sobie to nosić w ten sposób do płaszcza czy do kurtki. Bardzo fajnie, jak chcemy wejść gdzieś, to sobie zdejmujemy i mamy taki nowoczesny szal. Jest minimalnie drapiący. Powiem Wam, że jak nie jesteście bardzo wrażliwi, lubicie wełny, to nie będzie Wam przeszkadzał. Nie jest to coś takiego jak baby alpaka, bo to jednak jest mohair, ale nie jest też jakiś dramatycznie drapiący. Nie jest taki jak wełna, wiecie, ta górska taka, w tych górskich swetrach. Także jest w porządku i naprawdę jest przepiękny, jest jak nowy. Także super rzecz. Idziemy dalej. Jeszcze została jedna siata, słuchajcie. No i kolejny kardigan, który ma w sobie też wełnę i alpakę bodajże. Marka Floyd. Tutaj dla tych, co chcą zobaczyć. Floyd by Smith. Już Wam mówię, składzik. Tutaj skład nie jest w 100% naturalny, ale bardzo mi się spodobał ten styl. Ma 14% wełny i 14% alpaki, więc to też, no, powiedzmy, że to nie jest jakiś taki skład powalający, ale trochę jednak naturalnego w sobie ma. Prawie 30% naturalnych włókien. I to jest taka narzutka, trochę za duża na mnie, ale i teraz wyglądam dziwnie w tym, bo jest za duża i jest taka przyszeroka na mnie, ale jeżeli ktoś ma większy rozmiar, to będzie raczej takie właśnie fajne, krótkie, bardzo, bardzo cieplutkie to jest i to ma taką fakturę bukle. Jak lubicie szary kolor, to na przykład na koszulę, na bluzkę czy na wąski golfik, taka narzutka bardzo, bardzo fajnie ociepla. No, ja mówię, ja nie wyglądam w tym za ciekawie, bo po prostu to jest na mnie za duże, ale wygląda jak nowe, słuchajcie. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest zupełnie nienoszone, ale ma bardzo, bardzo piękny kolor szary, zobaczcie. Także jestem zadowolona. Oczywiście można sobie jakąś artystyczną agrafkę przypiąć. My mamy takie agrafki w formie broszek, na przykład w sklepie teraz od artystek, od pani artystek, które można na przykład sobie też sprawić jako prezent, przypiąć do torebki, czy też właśnie do swetra, czy jako zapięcie do swetra z takimi pięknymi zawieszkami. No i też można by zrobić zapięcie po prostu do takiego kardigana sobie. Fajny kardigan, bardzo fajny. Spodobał mi się i spodobał mi się jego styl. Uważam, że jest bardzo fajny. Idziemy dalej. Kardiganik już widzieliście. To teraz rękawiczki. O, i to jest coś, co nam się obydwom z Anią bardzo spodobało. Takie mitenki tak zwane. Jednopalcowe rękawice, ale zobaczcie, z jakiego super futra naturalnego kożuszka. Na takie mega mrozy. Przepiękne te mitenki są, zobaczcie. I ja mam takie, ja mam niewielkie dłonie, Ania też. Ania ma długie, ale wąskie palce. Ja mam takie raczej mniejsze kobiece dłonie, ale nie bardzo małe też dłonie. Długie palce mam dosyć, obie mamy. I mieścimy się spokojnie do tych mitenek, więc to są takie emeczki chyba. Rozmiarowo. Piękne rękawiczki, zobaczcie. No, jeszcze nie zdecydowałyśmy, czy je oddajemy, czy zostawiamy, bo się nam obydwom nam się bardzo podobają te mitenki. No i teraz coś fajnego Wam pokażę. Bardzo mi się spodobała ta sukienka. Obydwom nam się bardzo spodobała. Taka designerska lniana sukienka od projektanta Epilogue by Eva Emanuelsen. Jakiś znowu będzie to projektant skandynawski. Tutaj macie metkę. Bardzo fajna. Słuchajcie, tutaj jest naturalna skóra. Takie ma naszywki w stylu rockowym. Trochę w stylu takim, teraz bardzo są modne takie. Nie wiem, czy tej sukienki nie użyję do stylizacji do tego niedzielnego programu, bo właśnie ten projektant, którego zobaczycie w niedzielę, miał takie różne wstawki tego typu, zaczerpnięte trochę od jakichś takich shoulder padów z futbolowych czy innych sportowych outfitów. W każdym razie naprawdę świetna, świetna sukienka, bardzo oryginalna. Pokażę się Wam w tej sukience, bo jest przepiękna, naprawdę jest mega oryginalna. I już Wam mówię skład. A skład jest następujący. 100% len, 100% wełna, 100% kupro. A kupro to jest... Nie wiem, co to jest. Kupro to jest też jakiś taki coś w rodzaju wiskozy, takiej lepszej. Podszewka wiskoza z acetatem. W każdym razie
prześliczna sukienka. Tu jest napisane, że to jest rozmiar 38, kochani. 38, czyli może być na mnie za duży, no ale trudno. Spróbuję z tym paskiem marszczonym, może całkiem to fajnie wyglądać. Jest trochę za duża pewnie na mnie, taka trochę asymetryczna, z trzema rodzajami tkaniny, co wygląda bardzo ciekawie. Naprawdę świetna sukienka. Wow. Jestem naprawdę mega pod wrażeniem tej sukienki. Ta była troszkę droższa, ta sukienka nie była z tej mega wyprzedaży, więc troszkę tam już za nią zapłaciłyśmy. Ale jest boska. Słuchajcie, następna rzecz to dresy, których oczywiście, że się Wam pokażę. Dresy marki Umbro, bardzo dobre dresy, słuchajcie. Bardzo fajnym składem, bo tu jest głównie bawełna, 70% bawełny. Regulowane w pasie od spodu takimi sznurówkami i najbardziej mi się spodobał kolor tych dresów. I w ogóle jest, mają bardzo fajny styl, mają taką naszywkę na dole. No w ogóle w zimie po domu ja lubię nosić dresy. Albo sobie noszę sweterek, czy taką jakąś fajną bluzkę i dół od dresów, albo odwrotnie, górę z jakimiś leggingsami, ale w każdym razie świetne, naprawdę świetne spodnie dresowe, będą na mnie na pewno dobre. Dajcie znać, czy Wam się podobam w tych spodniach, czy wyglądam ok. Oczywiście, że to jest rzecz po domu, ja dresów nie noszę na zewnątrz, no po prostu nie uznaję, że to jest, już wolę leggingsy, że to jest strój poza domem. Ostatnia rzecz, kochani, ostatnia dzisiaj rzecz, to jest śliczna sukienka, słuchajcie, ona jest vintage i ona nie ma metek, ale to jest bawełna, jestem przekonana o tym w 100%, ma piękny materiał, tak jakby z lat 70. No nie wykluczam, że może ona jest z lat 70., ale taka cieniutka bawełna z takim trochę jakby aborygeńskim nadrukiem. Może trochę takim indyjskim, ale bardziej właśnie mi się kojarzy z Australią albo z Nową Zelandią, z takimi kropeczkami. Piękny kolor, piękne kolory właściwie, bo to jest wielokolorowa sukienka. Szmizjerka z takim krótkim, ale trochę dłuższawym rękawem i ma cudowne guziczki. Zobaczcie, jakie ma śliczne metalowe guziczki. Mam nadzieję, że zobaczycie to. No i oczywiście zobaczcie, jak wyglądam w tej sukience i dajcie koniecznie znać, jak się Wam podobam, czy wyglądam fajnie, czy mam sobie ją zostawić, czy też raczej tą sukienkę skierować do sklepu, a może Ania ją będzie nosić, no zobaczymy, w każdym razie taka sukienka midi, ale naprawdę bardzo urocza i wydaje mi się, że będzie fajnie robiła sylwetkę, dajcie koniecznie znać. W każdym razie jestem też zachwycona tą sukieneczką, także moim zdaniem dzisiejsze łowy całkiem fajne i jestem ciekawa, jak się Wam ten haul z siaty podobał. Część rzeczy, jak mówię, zobaczycie jutro na live'ie, a piszcie, które z tych rzeczy Wam się najbardziej podobały, może coś z tego byście chcieli już sobie zarezerwować, tak najbardziej można, oczywiście już trzeba pisać na maila, tam na modaekokreatywna@gmail.com i kochani, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że coraz więcej wstawiamy do sklepu, tam ktoś pisał, że mamy prawie nic w tym sklepie, to prawda, ale chciałam Wam powiedzieć, że wstawianie, bo sklep internetowy zazwyczaj sprawdza się najlepiej w takich przypadkach dużych firm, które mają wiele set lub tysięcy sztuk w różnych rozmiarach i po prostu wstawiając jedną rzecz inwestują trochę czasu, ale no jednak później osoby po prostu kupują tych rzeczy setki lub tysiące nawet, natomiast my każdą rzecz stawiamy oddzielnie i ta rzecz jest tylko jedna. I czasami trwa to pół godziny lub dłużej, żeby zrobić cały opis, wstawić i tak dalej. To po prostu będzie trwało. Także tak jak zapowiadałyśmy, te rzeczy, które pokazuję w holu i w live'ie, w pierwszej kolejności możecie pisać i je rezerwować na maila, bo po prostu niektórych rzeczy, które od razu zostaną zarezerwowane, nie będziemy już wstawiać do tego sklepu. Natomiast w sklepie będą wszystkie rzeczy, które były wcześniej i do tej pory się nie sprzedały, co nie znaczy, że to nie są super rzeczy, po prostu ktoś nie trafił na swego jeszcze. Już wiele razy się tak zdarzyło, że przepiękna rzecz czekała na odpowiednią osobę w odpowiednim rozmiarze i stylu. Także zapraszamy Was serdecznie też do sklepu internetowego, do którego Wam dam oczywiście też linka w opisie. Także kochani, to wszystko na dziś i do zobaczenia już na live'ie oraz w programie stylówkowym na Wielkich Projektantów. Cześć, kochani!